Janusz Jojko był niesamowicie solidnym bramkarzem. Jeśli ktoś miał okazję oglądać jego grę, nie ma co do tego nawet cienia wątpliwości. Żaden golkiper nie rozegrał w Ekstraklasie więcej meczów niż on. W każdej rozmowie na jego temat stale przewija się jeden i ten sam wątek. Samobójczy gol ze starcia Ruchu Chorzów przeciwko Lechii Gdańsk. Przez tę sytuację większości kibiców Jojko kojarzy się tylko i wyłącznie ze świadomym wrzuceniem sobie piłki do bramki. Ale czy ono rzeczywiście było świadome? Można powiedzieć, że już dzień i miejsce urodzenia Janusza Jojki świadczyły o tym, że jest wręcz skazany na grę w barwach niebieskich. Przyszedł bowiem na świat w Chorzowie, 20 kwietnia 1960 roku, w dniu, w którym Ruch obchodził swoje 40 urodziny. Swój ligowy debiut w ekipie z Cichej 6 zaliczył 4 czerwca 1980 roku w starciu przeciwko Widzewowi Łódź, zastępując w 73 minucie Henryka Bolestę. W kolejnych sezonach częściej niż na boisku przesiadywał jednak na ławce rezerwowych. Ligowcem przez duże L został wraz z początkiem rozgrywek 1984-85. Wskoczył wówczas do Świątyni Niebieskich i nie oddał w niej miejsca przez kolejne 3 sezony, rozgrywając w nich komplet 90 meczów w pełnym wymiarze czasowym. Jeśli nie znalibyśmy finału tej historii, moglibyśmy przypuszczać, że właśnie w taki sposób narodziła się i kształtowała bramkarska legenda Ruchu Chorzów. Druga połowa lat 80. w naszej lidze wiąże się niestety z ustawianiem meczów. Żeby była jasność, wcześniej i później wyniki spotkań również były ustalane jeszcze przed wyjściem piłkarzy na murawę, jednak właśnie w omawianym czasie, a dokładniej w czerwcu 1987 roku, Polski Związek Piłki Nożnej postanowił uderzyć pięścią w stół. Wróć, użyłem zbyt mocnych słów. Związek chciał pokazać, że robi coś w tym temacie i nieco losowo wybrał 3 mecze, w których doszukał się nieczystych intencji piłkarzy. Zatem zawody uznał za odbyte, jednak wyzerował dorobki bramkowe i punktowe drużyn, które brały w nich udział. Jak widzicie, jednym z tych spotkań było starcie niebieskich. Atmosfera panująca wokół Ruchu była gęsta już od jakiegoś czasu. Jesienią sezonu 1986-87 na własnym stadionie nie wygrał ani jednego meczu i stale zajmował miejsce w dolnych rejonach tabeli. Fani z Chorzowa doskonale widzieli, że z ich drużyną coś jest nie tak. Dało się odczuć, że macki korupcyjne dosięgły piłkarzy 13-krotnego wówczas mistrza Polski. Rozgrywki zakończyli na 14 miejscu w tabeli, co oznaczało, żeby zachować ligowy byt, muszą wyjść zwycięsko z barażowego dwumeczu przeciwko Lechii Gdańsk. Warto podkreślić, że Ruch był wtedy jedynym klubem, który nigdy nie zaznał gorzkiego smaku spadku z Ekstraklasy. Pierwsze starcie rozegrano w Chorzowie. Gospodarze przegrali 1-2. A gol na 0-1 został najsłynniejszym samobójczym trafieniem w historii polskiej piłki nożnej. Oczywiście od razu w kierunku Janusza Jojki poleciały nie tyle same podejrzenia, co po prostu bezpośrednie zarzuty sprzedania meczu i celowego wrzucenia sobie piłki do siatki. Takie głosy słyszy się po dziś dzień. Czy nawet jeśli sprzedałby ten mecz, to czy, mówiąc kolokwialnie, sfinalizowałby transakcję w taki sposób? Nie wydaje mi się. Na pewno nie zrobiłby tego tak perfidnie. Wybrałby zapewne mniej podejrzane rozwiązanie, a tych jest przecież cała masa. Dlatego jestem pewien, że ten jakże słynny samobój był najzwyczajniej w świecie składową przypadku, pecha i niefortunności. No to jak tak mówią, że on to specjalnie zrobił, to jest po prostu niemożliwe. On tego nie zrobił. Specjalnie w tym meczu on puścił wcześniej. O, i to tak, parę, ale w tym meczu to po prostu
Jak on szedł do szatni, weszliśmy w przerwie do szatni, bo to była ta pierwsza bramka, co on tak ten... To my się kłócili, bo niektórzy nawet tej bramki dobrze nie widzieli, bo ta piłka wpadła, wyleciała, bo tam się odbiło czegoś i wyleciała. Leszek Wrona grał na lewej obronie, poleciał do bocznego sędziego, mówi, co ty, nie widziałeś, że ona jeszcze nie wpadła? A on nie widział, bo się obrócił do grania i nie widział, że ona już jakoś tak wytoczyła się z powrotem. Ale ten... No i wchodzimy w przerwie, wchodzimy do szatni. No i Jacek, jak wyskoczył Janusz, mówił o ojcu teraz, rozbiera się. On się wziął, zaczął rozbierać w przerwie. I zaczyna płakać. Ten, no, a Jacek Machciński mówi, to bym musiał trochę tak tych słów jego, żeby go zacytować, ale nie będę. Jakżeś tyle za ten, to teraz ubieraj się z powrotem, kazał mu się ubrać i wy na boisko idź i broń dalej. No i on się ubrał z powrotem, łzy w oczach, płakał, no i poszedł. No i myślę, że to może był błąd, bo on potem strzelił taką z rzutu wolnego, chyba Puszkarz mu strzelił taką, a on już był bez reakcji, on był taki, nie mówię, że on tą bramkę zawalił, tą drugą, ale on był bez reakcji, on był wykończony psychicznie od środka ten. Przecież to, co ja pamiętam, jak on mi opowiadał, bo on mi to opowiadał, to on przez miesiąc chyba wyprowadził się z domu, bo kibice tam siedzieli i czekali cały czas na niego. No to był stres, okropny stres dla niego, no ale nie ma skutku bez przyczyny. Ale był, no i miesiąc chyba, czy ktoś mieszkał u rodziców, czy u teściów, bo bał się iść do domu. Jedna z ligowych legend, stale powtarzana przy okazji wspomnień związanych z barażem przeciwko Lechii, mówi o tym, że po spotkaniu w Chorzowie pani sprzątająca znalazła w szatni torbę z pieniędzmi. Ile w tej legendzie jest prawdy? Była torba z pieniędzmi, ale to nie w tym meczu, we wcześniejszym. Była. Ona mi to opowiadała, że chłopcy jej dali, ona nie wiedziała, ona też tak grała, tak, ona nie wiedziała, co tam jest w tej torbie. I ona mówi tak, bo to była taka stara szafa, ja wiem, jaka ta szafa do dzisiaj widzę, i ona powiedziała, że ona, bo te drzwiczki tak latały i że ta torba wyleciała i jak ta torba wyleciała, to te pieniądze wyleciały. I ona wzięła te pieniądze i zaniosła do prezesa. Bugdowa. Taka była, i jej rola się jak gdyby w tym momencie skończyła. No ale chłopcy tam podobno się, bo mnie jeszcze wtedy nie było. Jak ta wyleciała, te pieniądze. To była wcześniejsza, też to z opowiadań, ale od tej Lidzia jej było chyba na imię. No może. No i ten. No i ona powiedziała te pieniądze i oddała prezesowi. No i chłopcy tak nie popuścili, podobno poszli, żeby prezes te pieniądze im oddał. I podobno im oddał. Taka była wersja. Ja taką znam. A może są jakieś inne, ale ja taką znam. W rewanżu Jojko już nie zagrał. W trybie natychmiastowym podziękowano mu za dalszą współpracę. Gdańsk nie okazał się gościnny. Chorzowianie ponownie przegrali 1-2 i po raz pierwszy w historii spadli z ekstraklasy. Jojko odszedł do rywala z Zamiedzy, GKS-u Katowice, i właśnie przy Bukowej został legendą.